Hej, witam Was w The Sims 4 w kasie i dzisiaj będziemy tworzyć, moi drodzy, rodzinę przyjemniaczek z The Sims 2. Tak, stwierdziłam, że spróbuję stworzyć główne rodziny z Miłowa z The Sims 2 i ogólnie całe Miłowo, jeśli mi się to uda. Oczywiście trudno jest to odtworzyć w The Sims 4 idealnie, więc z przymrużeniem oka, moi drodzy. A potem zobaczymy, czy wyjdzie z tego jakaś nowa seria, czy nie. To się wszystko okaże. Na razie musimy stworzyć rodzinki, więc tym razem jestem sama i zapraszam Was na przyspieszone tworzenie rodziny przyjemniaczek, a będą to cztery simowie, bo jest tak, ojciec, matka i dwie bliźniaczki, jakby ktoś nie pamiętał. A jeśli chcielibyście poznać bliżej tę rodzinę, to również możecie zajrzeć, jeśli nie oglądacie serii Biedaków na bieżąco, to polecam. Tam szczególnie z Angeliką Przyjemniaczek mamy bliższe relacje. No a tymczasem zapraszam Was na tworzenie simów. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. I was an ordinary.
Trochę się napracowałam przy nich, ale nawet nie było tak ciężko. Najłatwiej było chyba z Lilianną, bo one są bliźniaczkami, więc po prostu skopiowałam sobie Angelikę i... Skopiowałam sobie Angelikę i przerobiłam ją na taką mroczniejszą wersję i... tak oto powstała. Jeszcze raz wam pokażę, to jest właśnie Angelika. Dlatego też mi się tutaj kolejność zmieniła tych simek. Nie mogłam żadnych włosów dopasować, te mi najbardziej pasowały, ale niestety ich kolor jest za mało pomarańczowy, no ale już przymknę na to oko, bo... Chciałam, żeby miała właśnie te włosy, bo inne kompletnie mi nie pasowały. Myślę, że Daniel całkiem jest do siebie podobny z wersji dwójki. Pomijając te kolory. No i tutaj mamy oczywiście Marysię kochaną. Zdziwiłam się najbardziej męczona nad strojem, bo nie mogłam znaleźć żadnej takiej odpowiedniej garsonki. No i nasza Angelika, która mi się chyba najbardziej podoba z nich wszystkich. Tak, dodałam jej w się paznokcie. Myślę, że jest bardzo charakterystyczna i fajnie wygląda. No i też moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Nie wiem, chyba w kolejnym odcinku postaram się, ale nie obiecuję zbudować ich dom. Ale to się okaże, jak tam będzie z moim czasem i ochotą na tego typu roboty. Także mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! With a flame, I will let you